nasz turniej Talenty Informatyczne. To jest 18. nasze spotkanie, więc zaznaczamy jako organizatorzy w pełnoletność. I w tym roku mamy wyjątkowy turniej, ponieważ został objęty honorowym patronatem wojewody dolnośląskiego. I miło nam jest tutaj gościć pana wicewojewodę, Kamila Krzysztofa Zielińskiego. Czujemy się zaszczyceni jego obecnością. Brawa. Informację, że patronat honorowy nad tym konkursem objął również pan kurator, dolnośląski kurator oświaty oraz pan prezydent Roman Szalonej. Niestety dzisiaj nie mogli być gości w pełnym składzie, ale bardzo witamy pana wicewojewodę i poprosimy o zabranie głosu na rozpoczęcie tego konkursu. Bardzo dziękuję, jest niezmiernie miło, że mogę tutaj z wami być, szanowna dyrekcja, szanowne grono nauczycielskie. To, co wy dzisiaj robicie, drodzy informatycy, to inwestujecie w przyszłość na długi termin. Tego wam muszę życzyć, do tego wam namawiać. Planujcie waszą karierę. Dobrze się wybrali, wybraliście bardzo dobrą szkołę, elitarną szkołę w Wałbrzychu. Planujcie tak, żeby ta kariera, ale nie tylko dla ciebie, ale też patrz troszkę szerzej, rozejrzyj się na bok, kolega, koleżanka, w zespole wszystko wam się uda. Tego wam życzę, droga młodzieży, jestem z was dumny. Jestem dumny, że wojewoda dolnośląski robił ten konkurs patronatem. Jeszcze raz podziękowania dla dyrekcji i dla grona pedagogicznego, wszystkich organizatorów. Bo, jeszcze spuentuję, a dobrze też pana znacie, no, poeta dzisiejszych czasów. Znacie ze mną? Jak nazywam cię? Jakiego znacie? Martyniu, no poeta dzisiejszych czasów. Jak nie zaplanujecie przyszłości, to on wyśpiewał w piosence, co się stanie. On stanął i jak do tego doszło? Nie wiem. Wszystkiego dobrego. Życzę wam zwycięstwa dzisiaj, wyciągnięcia wniosków, zaplanowania dobrze swojej przyszłości, żebyście nie zmarnowali, powiedzieli tak, a mogłem jednak zostać tym programistą, a ten kolega gdzieś tam nie po drodze zwiódł, poczytałem w internecie szybki zarobek, jakiś tam zarabia w ciągu dnia 2000, są takie ikonki, się powtarzają, więc nie ulegajcie złudzeniom, myślcie, planujcie i obierajcie to jak prawdziwi informatycy na analizie wszystkiego, co wokół was zachodzi. Dziękuję bardzo. Poszedł test? No, bardzo prosty. Podobnie jak w tamtym roku. Ale tam były trochę pytania takie trudniejsze, jak na przykład klaster dyskowy. Ale nie jest tak źle. Dziękujemy. Więc jak poszedł test? Chyba dobrze. Tak chyba mi się wydaje. Jak poszedł test? Myślę, że bardzo dobrze. Aczkolwiek pytania nie były za łatwe. Były, myślę, że poziom trudności był idealny. Myślę, że każdy, który ma podstawową wiedzę, powinien sobie poradzić z tym egzaminem bez najmniejszych problemów. Myślę, że będziemy mieć tutaj bardzo zaciętą rywalizację. Myślę, że pierwsze miejsce to będzie różnica maksymalnie 2-3 punktów. Także no, zaciskam kciuki i czekam na wyniki, bo po prostu jestem bardzo podekscytowany. Myślę, że będzie bardzo, bardzo dobra rywalizacja. Dobrze, dziękujemy. Zanim ogłosimy wyniki pierwszego etapu, chcielibyśmy wręczyć wszystkim dyplomy uczestnictwa i słodkie skałę co nieco, a także wyczytamy, a to będą dyplomy dla wszystkich. Jak wszystkim wręczymy dyplomy, dopiero ogłosimy, kto pójdzie na górę, na drugą część. Jeszcze raz trochę będzie wątpliwości potrzymamy.
dramatyczny. Grzegorz Ważny, trzecie miejsce. Zapraszamy. Kamil Czerwiak, miejsce drugie. Gratuluję, staję się wokół. Gdzie to jest? To już wiadomo. I dla Kamila Kostysko. Jest dobrze.